Nee, 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 nee. Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sowa i kolejnym spotkaniu z polskimi wydaniami komiksów gwiezdnowojennych od wydawnictwa Egmont. I dziś będziemy, można powiedzieć, przynajmniej ja to w ten sposób odbieram, kończyć pewnego rodzaju zaskakującą przygodę, która rozpoczęła się już kilka lat temu na łamach komiksów, a dokładnie rzecz ujmując, dziś zajmujemy się Star Wars Ukryte Imperium, czyli trzecia część, można powiedzieć, wielkiej historii pisanej przez Charlesa Soula. I oczywiście dzisiejsza recenzja po pierwsze będzie bezspoilerowa, po drugie bardzo szybko po krótkim wstępie fabularnym będę chciał odpowiedzieć na najważniejsze dla niektórych z Was pytanie, czy ten komiks można czytać samodzielnie, a jeżeli nie, to ewentualnie jakie inne pozycje trzeba poznać wcześniej, jak i również jeżeli chcecie dostać tylko i wyłącznie krótkie podsumowanie, czy warto, czy nie warto, no to przewincie sobie do samego końca, jak i również przypominam, że w części dotyczącej kreski, jak i również polskiego wydania będzie pokazane kilka przykładowych kadrów, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda graficznie ten komiks i czy rzeczywiście przemawia on do Was w tej, powiedzmy, warstwie artystycznej, wizualnej. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego Ukrytego Imperium. I oczywiście zaczynamy od krótkiego opisu fabularnego i cały czas siedzimy w okresie między epizodem 5 i 6 i wydarzenia skupiają się oczywiście na Kirze. Kira, która powróciła w Wojnie Łowców Nagród, która okazało się, że żyje i wraz ze swoim szkarłatnym świtem przez lata rozbudowała swoją sieć wpływów agentów w całej galaktyce, żeby w dużym uproszczeniu walczyć z Sithami. Nawet nie walczyć z samym Imperium, tylko z Palpatinem i Darthem Vaderem, których postrzega Kira jako największe zagrożenie dla rozwoju galaktyki, dla równości w galaktyce i jej głównym, podstawowym celem jest oczywiście pokonanie tej dwójki. I po pokazaniu się w galaktyce, rozpoczęciu działań wszelkiego rodzaju przeciwko Imperium, organizacjom przestępczym i nie tylko, rozpoczęciu kontrataku ze strony Imperium, przechodzimy do ostatniego tomu, który skupia się na wielkim, można by powiedzieć, finale i krąży dookoła pewnego rodzaju artefaktu mocy, który nazywa się klatka Fermata, która z tego, co Kira mówi, może jako przedmiot sam w sobie może zatrzymać daną osobę w czasie i przestrzeni, czyli jeżeli ktoś zostanie tam zamknięty, to tak jakby został zawieszony w jakimś polu stazji na nie wiadomo ile, powiedzmy, lat i w pewien sposób jest, ona chce użyć tego, żeby zagrozić Palpatinowi i Vaderowi, którym wydaje się, że w środku tejże pułapki jest ukryty potężny Sith, który oczywiście może im zagrozić. I cały komiks tak naprawdę kręci się właśnie wokół tego wyścigu między Imperium dowodzonym przez Sithów, a z drugiej strony Szkarłatny Świt i nie tylko dowodzony przez Kirę, którzy prowadzą oczywiście do wielkiego finału i rozstrzygnięcia potyczki między tymi dwiema organizacjami. I tak jak mówiłem, najpierw najważniejsze pytanie, które niektórzy z Was mogą sobie zadawać, biorąc pod uwagę mnogość komiksów gwiezdnowojennych i pewnego rodzaju na pierwszy rzut oka skomplikowanie tego wszystkiego, czy ten komiks można czytać samodzielnie? I teraz tak, technicznie tak, jest to możliwe. Wprowadzenie fabularne, czy prowadzenie całej historii przez naszych bohaterów, dwuwątkowa historia, ponieważ z jednej strony mamy opis, powiedzmy, pokazanych dwóch tajemniczych bohaterów, którzy oglądają zapisy archiwistki, czyli jednej z asystentek Kiry, o tym, jak te wydarzenia przebiegały, a z drugiej strony mamy oczywiście tą główną linię fabularną i teoretycznie wszystko jest na tyle wyjaśnione, że biorąc do ręki tylko i wyłącznie ten tom komiksowy, będziemy wiedzieć mniej więcej, o co chodzi w całym tym zamieszaniu, jaka jest tego wszystkiego stawka i tak dalej. Więc technicznie, moim zdaniem, można, na upartego, innymi słowy, ale tak naprawdę, żeby w pełni docenić ten tom komiksowy, no to czy nam się to podoba, czy nie, moim zdaniem powinniśmy zapoznać się z dwoma wcześniejszymi, czyli najpierw pierwszy, powiedzmy, crossover związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Wojna Łowców Nagród, następnie Szkarłatne Rządy, a na samym końcu właśnie Ukryte Imperium. Wojna Łowców Nagród, jak i Szkarłatne Rządy oczywiście recenzowałem na kanale, więc jeżeli chcecie przejrzeć sobie recenzję, to zobaczcie. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst tej historii zamykającej, one naprawdę dobrze uzupełniają pewnego rodzaju luki. Tłumaczą nam, dlaczego dana grupa bohaterów albo antybohaterów dołączyła do Kiry, dlaczego działa przeciwko Imperium itd., itd. Więc
pod tym względem można sięgnąć samodzielnie, ale moim zdaniem naprawdę lepiej zapoznać się z tymi dwoma dodatkowymi tomami, żeby pokazać, żeby zobaczyć, jak powiedzmy Szkarłatny Świt powrócił do galaktyki, czy też Kira powróciła do galaktyki, jak i również jak wcześniej wyglądały jej działania przeciwko Imperium. No dobrze, ale teraz przejdźmy do samej zawartości. Jak właściwie ten komiks się czyta i czy jest z niego jakaś większa radocha? I dla niektórych może już po raz setny się powtórzę, ale muszę to powiedzieć, bo nie wszyscy oczywiście słuchają mnie na bieżąco. Moim zdaniem Gwiezdne Wojny mają bardzo poważny problem komiksowy, bo już naprawdę, naprawdę zbyt długo, od ponad 2020 roku siedzimy cały czas, jeżeli chodzi o główne serie komiksowe, między epizodem 5 i między epizodem 6. Sam fakt tego, że te trzy tomy, które wspominałem przed chwilą i jeden, którym dzisiaj się zajmujemy, dzieją się, są naprawdę napakowane gigantyczną ilością akcji, wydarzeń i tak dalej, i dzieją się między epizodem 5 a 6, czyli rok, dosłownie rok między tymi dwoma filmami, a za chwilę będzie jeszcze kolejny crossover w wydaniu polskim, czyli Dark Droid, to wszystko sprawia, że no, nie czujemy tej stawki tak bardzo. Mamy wrażenie, że jesteśmy przepakowani tym wszystkim i z drugiej strony oczywiście wiele osób może powiedzieć, że nie ma to większego znaczenia, no bo przecież i tak zaraz jest epizod 6, więc my wiemy, jak to się wszystko skończy. I to są celne argumenty, to są zrozumiałe argumenty i to jest problem w ogóle na inną, osobną debatę. Ale biorąc jednak to pod uwagę, czytając ten komiks po raz kolejny, czytając ten tom, przypominając sobie go teraz, kiedy dostaliśmy, nie mogę pozbyć się wrażenia, że dostajemy... I wiem, że to słowo jest bardzo prostackie i bardzo upraszczające. Fajną przygodę w kosmosie. I jakkolwiek by nie patrzeć na motywację Kiry, na jej powiedzmy liberalne podejście na równowagę w galaktyce i jej niechęć do Sithów, cała ta historia jest przyjemna, pędząca do przodu. Mamy pewnego rodzaju wyścig z czasem, kiedy z jednej strony Kira i jej asystenci próbują uruchomić klatkę, żeby użyć jej przeciwko Sithom. Sithowie wraz z Imperium gonią oczywiście naszą ekipę. Kira coraz stara się wykorzystać już coraz mniejszą ilość swoich zasobów, jakie ma dostępnym, jeżeli chodzi o swoją organizację przestępczą. I mamy poczucie pewnego rodzaju ścigania się. W jaką stronę to pójdzie, w jaki to sposób będzie wyglądało? No i to jest przyjemne. Mamy różnego rodzaju użytkowników balansujących gdzieś tam jako użytkownicy mocy, jako nieużytkownicy mocy, jako łowcy nagród. Mamy Sithów, mamy Vadera, który bije się z łowcami nagród i to wszystko jest przyjemne. I to wszystko jest taką fajną, no znów, ja wiem, że to jest bardzo prostackie słowo, ale to jest na poziomie takiej radochy najprostszej ze świata Gwiezdnych Wojen, gdzie mamy statki w kosmosie, gdzie mamy łowców nagród, gdzie mamy ludzi, którzy mają różnego rodzaju dziwne moce, pojedynkują się między sobą, żeby ścigać się o jakiegoś tam powiedzmy MacGuffina i za tym wszystkim z jednej strony stoi Palpatine i Vader, którzy starają się rozkminić Kira, a z drugiej strony właśnie Kira, która ze swoją żelazną determinacją prze do przodu choćby nie wiem co. I to wszystko z drugiej strony też jest dobrze napisane. Jakby Charles Soule, który jest odpowiedzialny za całą tą serię komiksową i za cały ten tom, robi to naprawdę przyjemnie. Czasami jest to naciągane, czasami jest to patetyczne, czasami jest to może nawet jakieś bardzo uproszczone, ale biorąc pod uwagę, jak rozpisał sobie całą tą historię od Wojen Łowców Nagród do dnia, powiedzmy, dzisiejszego, do Ukrytego Imperium, daje mi radochę, daje mi satysfakcję. Biorąc pod uwagę też, że za chwilę, o czym będę mówił, jak rysunki komponują się z tym wszystkim, finał, ostatni powiedzmy zeszyt, czy ostatnie półtora zeszytu daje mi taką radochę, pewnego rodzaju satysfakcję, pewnego rodzaju poczucie napięcia, co się wydarzy. I oczywiście jasne, my wiemy, jak mniej więcej nasi bohaterowie muszą powiedzmy ci najbardziej znani skończyć, no bo za chwilę epizod 6, ale i tak to, jak to zostaje zakończone, jest naprawdę w porządku. Teraz przypomina mi się, że oczywiście pod sam koniec pojawiają się wątki, które znów są nawiązaniami i łączą się z innymi seriami komiksowymi. Są niby teoretycznie one na tyle wytłumaczone, że można na nie przymknąć oko, ale znów, tak jak mówię, należałoby poznać powiedzmy tą historię z nawet nie poprzednich tomów, tylko nawet z innych serii komiksowych. Ale chciałbym jednak teraz skupić się w pewien sposób, czy podzielić się czymś, co wiele osób może wyśmiać, wiele osób w ogóle nie poczuje tego i absolutnie rozumiem to, bo też nie do końca jestem w stanie tego wytłumaczyć. Mianowicie, wydaje mi się, że największą siłą i potęgą tej serii komiksowej, tych trzech tomów, które się łączą ze sobą i która najbardziej jest mocno widoczna, czy też najbardziej widoczna właśnie tutaj w tym zakończeniu, jest postać Kiry. Fakt tego, że Charles Soule wyciągnął Kirę trochę z takiego limbo gwiezdnowojennego po
premierze filmu Solo i porażce finansowej tego filmu i wtchnął w nią jakieś drugie życie w absurdalnym okresie czasu i z absurdalnym pomysłem, który wydawał się na początku absurdalny, że wow, Kira tutaj nagle wraca ze swoją organizacją, która jakby penetruje, czy zinfiltrowała i rebelię, i imperium, i pajków, i chatów, i tak dalej, i tak dalej. Wydawało się dziwne, ale biorąc pod uwagę, jak to jest uzasadnione i jak to jest przede wszystkim napisane w postaci samej Kiry. To jest kobieta, która ma cel i ona do niego dąży ze wszystkich sił. I szczególnie w tym tomie widzimy, jak ona pod to podyktowała całe swoje życie. Gdzie możemy ją oceniać jako bezwzględną, jako kobietę, która nie ma żadnych skrupułów, która wykorzysta to wszystko, zmanipuluje, zagada i tak dalej. Ale ja nie jestem w stanie do pewnego stopnia jej nie podziwiać, jej determinacji, jej bezwzględności, jej skuteczności do pewnego stopnia, co sprawia, że finał z tą postacią, oczywiście nie będę go zdradzał jaki, jest dla mnie zaskakująco miły. Jakby nie do końca tego się spodziewałem, ale to, co dostaliśmy, jest dla mnie satysfakcjonujące. I pokazuje też pewnego rodzaju wielkość, dojrzałość, jaką ma Kira po tym, jak ją widzimy w książce Crimson Climb, jak ją widzimy na początku Solo, potem po Solo. Moim zdaniem Charles Soule naprawdę solidnie dopisał drugą połowę historii, arku historycznego Kiry, jeżeli chodzi o to, co dostaliśmy do tej pory. I po raz kolejny dopisał on, tak jak w przypadku serii komiksowej Star Wars i tam, moim zdaniem, pisze relacyjnie Lando, znów wziął jakąś postać filmową i wtchnął w nią naprawdę dobry kawał sztuki pisarskiej, czy też życia, czy też przyjemności z oglądania przygód tej bohaterki w ramach komiksów. I te dwie cechy, czyli właśnie bardzo, bardzo moim zdaniem dobrze napisana Kira, jak i również ta przygodowość, ta taka nieskrępowana zabawa tym światem Gwiezdnych Wojen, ściganiem się, konflikty, bitwy w kosmosie itd., itd., łowcy nagród wszędzie, na każdym rogu, to wszystko daje nam komiks, który, jeżeli jesteśmy w stanie przymknąć oko, jeżeli jesteśmy w stanie powiedzieć, dobra, okej, okay, jasne, za chwilę epizod 6, przed chwilą epizod 5, ale skupmy się na samej historii, dostajemy coś, co jest przyjemne. Dostajemy coś, co daje najzwyczajniej w świecie tą radochę na takim trochę dziecięcym, najprostszym poziomie, ale jednak ze świata Gwiezdnych Wojen. Dobrze, i teraz oczywiście przechodzimy do części artystyczno-wizualnej, tłumaczeniowej, jeżeli tak to mogę powiedzieć. I zaczniemy oczywiście od rysunków, ponieważ tym razem mamy za wszystkie rysunki w każdym poszczególnym zeszycie odpowiedzialny jest niejaki Stephen Cummings, którego najlepiej mogę określić jako dobre rysunki komiksowe gwiezdnowojenne w kosmosie. Jakby kreska, którą on prezentuje, nie jest w żaden sposób wybitna. To nie jest coś rewelacyjnego. To jest znów ten komponent, który sprawia, że ten komiks jest fajny. Mamy wyraźnie zarysowanych bohaterów, nie mamy tej nieszczęsnego, powiedzmy, kopiowania fragmentów filmów, czy też kadrów z filmu i przerzucania ich na komiks, tylko kiedy mamy, powiedzmy, dialogi między bohaterami, są one dobrze narysowane, dobrze twarze oddają emocje. Kiedy mamy mieć walkę w kosmosie, albo na Ziemi, albo gdziekolwiek indziej, jest to wyraźnie, jasno i zrozumiały sposób zaprezentowane. Kiedy mamy jakieś, powiedzmy, mityczne, mistyczne elementy, to również jak najbardziej jest zaprezentowane bardzo dobrze. I powiem wam szczerze, jeżeli miałbym dostawać historie gwiezdnowojenne, to moim zdaniem Stephen Cumming jest jednym z lepszych rysowników, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Po prostu to jest przyjemne, to jest zabawa. Czytając ten komiks, oglądając ten komiks, ten tom, po prostu czułem tą radochę, bo i dobrze napisany scenariusz przygodowy Charlesa Soule'a w świecie Gwiezdnych Wojen i właśnie rysunki Cunninga łączyły mi się w tą świetną przygodę. Po prostu najzwyczajniej w świecie miałem radochę, czytając ten tom komiksowy i mimo, że wiedziałem, jak się skończy, to naprawdę wyglądało to solidnie. Naprawdę, jakby po prostu pod tym względem jestem zaskoczony. Znów, oczywiście to nie są jakieś tam wyżyny, wybitności, rysunków gwiezdnowojennych czy komiksowych w ogóle, ale jest to kawał dobrej, solidnej, rozrywkowej roboty. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie polskie, tutaj za bardzo nie mam nic nowego do powiedzenia. Znów każdy zeszyt w tym tomie jest rozpoczęty od okładki z danego zeszytu, z tytułem, jak i również na końcu dostajemy kilka alternatywnych okładek, które trafiły przy poszczególnych zeszytach. Tłumaczeniowo nie mam żadnych zastrzeżeń. Jacek Drewnowski, jeżeli
jeżeli się nie mylę. Tak jest. Jacek Drewnowski zrobił porządną robotę. Grzbiet jest jak najbardziej równy. Moim zdaniem, więc bez wielkiego, znaczy bez szału, bez niczego nowego, cały czas solidna jakość od wydawnictwa Egmont, jeżeli chodzi o jakość polskiego wydania, a jeżeli chodzi o komiksy, naprawdę solidny kawał dobrej gwiezdnowojennej komiksowej roboty. No dobrze, moi drodzy, tak więc oczywiście przechodzimy do zakończenia i postaram się Wam odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czyli czy warto zapoznawać się z Star Wars Ukryte Imperium. Jeżeli wcześniej czytaliście Wojnę Łowców Nagród i Szkarłatne Rządy, absolutnie nie wyobrażam sobie, żebyście nie poznali tej trzeciej, finałowej części historii związanej z Kiro. Natomiast jeżeli jeszcze nie czytaliście, to teoretycznie możecie zapoznać się z tym tomem i dostać mimo wszystko sporo przyjemnej rozrywki, jeżeli lubicie potyczki między Imperium z Sithami na czele, a organizacjami przestępczymi, kiedy lubicie pewnego rodzaju wyścigi za mitycznymi artefaktami i walkę z czasem, można tak powiedzieć, no to powinniście czerpać jak największą radochę, ale moim zdaniem najlepszą, największą rzecz, najprzyjemniej się wyciągnie, największą ilość przyjemności wyciągnie się z tego tomu, jeżeli wcześniej zapoznacie się, tak jak wspominałem, z Wojną Łowców Nagród i Szkarłatnymi Rządami. Bo generalnie Ukryte Imperium jest solidnym, momentami bardzo dobrym domknięciem całej historii Kiry między epizodem 5 a 6 i jest to dobry komiks. Jest to dobra historia, jest to przyjemna historia, która pokazuje, że komiksy gwiezdnowojenne przy pewnego rodzaju założeniach, przy pewnego rodzaju przymrużeniu oku i trochę mniejszym kręceniem nosem przez nas fanów, może naprawdę dawać nam ten duży, powiedzmy, zastrzyk endorfin i najzwyczajniej w świecie bawienia się ciekawą, niezłą przygodą w świecie Gwiezdnych Wojen, w kosmosie i nie tylko. Tak więc generalnie rzecz ujmując, Ukryte Imperium, naprawdę solidny tom komiksowy, który mimo wszystko polecam jak najbardziej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. I jeżeli tak, to standardowo przypominam, że możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!